Witam serdecznie. Czym zajmuje się muzealnik, kiedy muzea są zamknięte w okresie pandemii? Otóż jeżeli ma możliwość pracy zdalnej, jeżeli wcześniej zrobił odpowiednie kwerendy, zebrał materiał, może pisać artykuły. Tak jest w moim przypadku. Zajmuję się teraz tematem sprzed 150 lat, tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Wieliczce i chciałbym się z Wami podzielić kilkoma ciekawostkami, które przy okazji zbierania materiałów udało mi się odnaleźć. Tematem mojej pracy jest katastrofalny wypływ słodkiej wody w poprzecznik Kloski w Wielickiej Kopalni Soli w 1868 roku. Zaczęło się dosyć niewinnie, mianowicie w pewnej poprzeczni, którą drążono w kopalni w kierunku północnym, doszło do pojawienia się słodkiej wody. No, nie było tej wody początkowo zbyt dużo, więc górnicy zgłosili to oczywiście przełożonym, ale tak bardzo się nie przejęli. Woda słodka była nawet pożądana w kopalni soli, dlatego że tam pracowały konie, a konie trzeba było poić słodką wodą. Więc ona była nawet mile widziana. Natomiast później okazało się, że ten wypływ bardzo przybrał na sile. Już 19 listopada jest mowa o gwałtownie bijącym strumieniu słodkiej wody. No to już było niebezpieczne, to już było duże zagrożenie. Przełożeni oczywiście natychmiast zorganizowali akcję budowania tamy. Postanowiono zbudować trzy tamy ceglane, tak, żeby zapobiec zalaniu kopalni. To niestety się nie udało. Woda znalazła obejście, te tamy zostały zniszczone natychmiast, właściwie po wybudowaniu. Chodnik został zamulony. No, nie wyglądało to najlepiej. Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby drążyć długi chodnik, poprzecznie Kloski, właśnie w kierunku północnym, gdzie wiedziano, że jest granica złoża, że tam jest dosyć niebezpiecznie. Mianowicie był to nakaz odgórny. Władze austriackie nakazały poszukiwania we wszelkich kopalniach soli potasowej, zwaną wtedy kali, ponieważ niewiele wcześniej w Strasburcie doszło do odkrycia właśnie złóż takiej soli. Ta sól była bardzo pożądana i mogła być źródłem niezłych dochodów dla Skarbu Państwa. Poprzecznia Kloski, która była na głębokości 226 metrów, w krótkim czasie została zamulona, wypływała z niej woda, która zalewała poziom niższy. Poprzecznia Kloski była na 5. poziomie, wyrobiska były jeszcze na 6. Bardzo szybko podnosił się poziom wody, te niższe wyrobiska były zalewane. Czy kopalnia była gotowa na takie wydarzenia, na taką katastrofę? No niestety nie. Była niewielka pompa, która miała siłę zaledwie 40 koni mechanicznych, która nie dawała sobie rady z takim obciążeniem i zresztą natychmiast się zepsuła, ponieważ ta woda nie była czystą wodą, tylko niosła ze sobą drobinki piasku. Poziom udrósł. Co można było zrobić? No, pomysł tamu się nie udał. Właściwie rozwiązanie było tylko jedno. Sprowadzenie w jak najkrótszym czasie potężnej maszyny parowej, potężnej pompy, która mogłaby wypompowywać więcej wody niż wpływało do kopalni. To rzeczywiście nastąpiło, na to miało miejsce, ale nie tak od razu, to jakiś czas trwało. Kopalnia była zagrożona. Słodka woda jest największym zagrożeniem dla kopalni soli. Oczywiście informacje o tragicznych wydarzeniach natychmiast wypłynęły. Prasa miejscowa, lokalna, ale w ogóle europejska pisała o tych tragicznych wydarzeniach, bo Wieliczka była bardzo znana, bardzo ceniona. I w społeczeństwie narastał nastrój zagrożenia, grozy. Nie wiadomo było, czy kopalnia nie zostanie zalana, a Wieliczka czy nie zapadnie się. W gazetach lokalnych, takich m.in. jak Czas Krakowski i inne czasopisma, pojawiały się niemal codziennie relacje z tego, co działo się w Wieliczce. Warszawskie czasopismo Kłosy wysłały korespondenta, a właściwie malarza, krakowskiego malarza Aleksandra Gryglewskiego,
żeby zilustrował to, co się dzieje w kopalni Wielickiej. Jemu udało się dotrzeć na miejsce, gdzie dochodziło do wycieku. Tam zrobił szkice, szkice, które zachowały się do dzisiaj. Mamy je w zbiorach naszych muzealnych. Jest to kilkanaście szkiców. Część jest w Muzeum Narodowym w Warszawie, część jest w naszych zbiorach. Na podstawie tych rysunków, no fotografia jeszcze nie funkcjonowała, później graficy wykonali ilustracje i te ilustracje były publikowane w Kłosach i w tygodniku ilustrowanym. Społeczeństwo było bardzo przyjęte tragicznymi wydarzeniami z Wieliczki. Wielu ludzi poczuwało się w obowiązku przesłania do Saliny pomysłów, jak zaradzić nieszczęściu. Wysyłano je albo do miasta Krakowa, albo do Wieliczki, albo bezpośrednio do Saliny. Takich projektów, takich porad zachowało się w sumie w archiwum kilkadziesiąt, ponad 50. Mamy takich pomysłów, niektóre zupełnie absurdalne i bezsensowne, ale niektóre no, ewentualnie wymagałyby rozważenia. Przysyłali te pomysły ludzie zupełnie nie z branży, niezorientowani, ale byli to też byli górnicy, fachowcy z innych miejscowości, gdzie były również kopalnie. Wśród zaskakujących nieco reakcji społeczeństwa na te wydarzenia w wycieku słodkiej wody w Poprzecznikowskiej mamy też wiersze. Jakub Zakrzewski, drugorzędny poeta romantyczny, napisał no, bardzo obszerny poemat wręcz, którego postaram się przytoczyć tylko fragment. On początkowo pisze, jak to wspaniale było w czasach staropolskich, kiedy żupnicy, mądrzy żupnicy kierowali kopalnią. No a jak to jest teraz? Więc ja przeczytam tę część, która dotyczy czasów współczesnych wydarzeń. O zamierzchli dostojnicy, domorośli wygórnicy, wasze dzieła, wasze rady, groźby, wieszcze, cnót, przykłady i świadczące wam pamiątki, jako ciemnych wieków szczątki, jak zabytki nic nie warte, przez następców już zatarte. Potem wielkich waszych tworów przyszła powódź nowatorów, zasierając co z przeszłości w czci potomnej wdzięcznie gości. A w pochlebcu widząc tory, nowymi się chełpiąc wzory, jakby przyszłe opiekuny, jakby zbawczych trosk piastuny, jakby gwiazdy nowej ery uwieczniła Rittlingery. Cóż się dziwić tej zniewadze, czyliż większej była wadze, były wadze święte krzyże dla przestrogi w poprzek zgubnej tkwiące drogi? Niegdyś górnik je przezorny, a w pobożnym sercu korny, zabiegliwą wyrył cechą i do grobu szedł z pociechą, że następne pokolenia znakiem męki i zbawienia, świętym godłem chrześcijanina, jeszcze z grobu napomina, by mijały zgubną nyżę, którą strzegły owe krzyże. Lecz cóż znaczy głos z zagrobu wobec wiedzy i zasobów, jakie pewna i spokojna umiejętność dzisiaj zbrojna. Wyzwolone dziś poglądy obalają czcze przesądy, ani krzyż już nie zabroni samolubnych rząd pogoni. Znikły krzyże, prysła ściana, płochym rydlem rozorana. I kopano dalej, dalej, za nieszczęsnym owem kali, co jak ognik nad bagniskiem wciąż migocze zdradnym błyskiem, aż przestroga niegdyś dana, mało ważna w oczach śmiałków i zgardzona od pyszałków, jako pomsta rozkiełznana, nazbyt rychło się ziściła, nazbyt strasznie się spełniła. Nie do wiarki, nie do łęgi, mistrze zwłoki i mitręgi nie pojmują nawet zrazu całej groźby wód wyrazu, nie dosłyszą fal prologu przyszłej klęski epilogu. Całe doby marnotrawią, potem się jak dzieci bawią, to rynienkę, tamkę stawią, to chcą murem na cemencie złamać siłę w elemencie, aż w rosnącym wciąż odmęcie nad daremną swą pracą nieporadne głowy tracą. I chcąc ukryć wstyd przed rzeszą, złudą machin, pomp ją cieszą. Co przybędą za miesiące, gdy potwornie wzrastające niewstrzymanych wód zatopy liżą słupy, gryzą stropy i co doby, co godziny kroczą groźniej wśród ruiny.
No, to jest tylko fragment tego poematu pełnego emocji, ale też pełnego aluzji, no bo wiadomo, czyja to jest wina. No, chciwych władz. Wiadomo, że tutaj władze Saliny w Wieliczce też niezbyt były kompetentne według tegoż autora. No i rzeczywiście naczelnik Saliny był świeżym naczelnikiem. On tuż wcześniej się zmienił i może nie był jeszcze do końca zorientowany w tym, co tutaj się dzieje. Mamy też taką ciekawą wzmiankę o krzyżach, które miały być zaznaczone w miejscach, gdzie nie wolno było kopać. No to jest ciekawostka. Rzeczywiście różne krzyże występują w kopalni. No, było to krytykowane. Niektórzy twierdzili, że takich krzyży w ogóle nie ma, że one były, ale miały zupełnie inną funkcję. Inni pisali, że są nawet mapy z zaznaczonymi tymi miejscami, gdzie nie wolno kopać. Trudno to jednoznacznie rozstrzygnąć. Ciekawą historię znajdziemy w zbiorze, który został zebrany przez Oskara Kolberga, różnych ciekawostek, różnych historii, podań, legend. Jedna z nich dotyczy właśnie wydarzeń z 1868 roku w Wieliczce. Mianowicie Oskar Kolberg napisał, że pewna kobieta, żona górnika, no, bardzo przejęta tymi tragicznymi wydarzeniami, udała się do jasnowidzącej, szukając u niej rady. Ta nie chciała się wdawać w żadne większe opowieści, powiedziała jej tylko jedno słowo. Na pytanie, co zaradzi wypływowi słodkiej wody, powiedziała słowo wata. Ta kobieta wróciła do domu, znalazła kurtkę swojego męża, która była watowana, no i wypruła całą watę z jego ubrania. Nie było tego wiele. Sięgnęła jeszcze po kołdrę, potem zawołała koleżanki, te też przyniosły jej watę. No już była większa ilość i w tym momencie mąż wraca. Trochę zdziwiony, no kurtka już nie jest ciepła, dużo waty jest wszędzie. Zaczął się dopytywać, no i żona ostatecznie musiała mu powiedzieć, dlaczego zniszczyła jego ubranie. Kiedy ten usłyszał, że jasnowidząca powiedziała, że ratunkiem dla kopalni jest wata, wybiegł natychmiast ze swojego domu i udał się do sztygara. Przedstawił mu to wszystko i dodał tylko, że ratunkiem dla tej sytuacji jest wata, maszyna parowa. I rzeczywiście kopalnia została uratowana dzięki temu, że wypompowywano wodę pompami o dużej mocy, a wypływ właściwie ustał sam. Mieszkańcy Wieliczki, co jest oczywiste, byli bardzo przejęci tym, co się dzieje w kopalni. Obawiali się o swoje miejsca pracy, obawiali się też o swoje domy. Istniało zagrożenie, że całe miasto no, może się zapaść. Właściwie wieści dochodziły takie, że fachowcy nie bardzo są w stanie poradzić w tej całej sytuacji. Jedynym ratunkiem wydawały się siły nadprzyrodzone, opatrzność boska i w związku z tym ludzie, którzy gromadzili się na przykład przy otworze szybu Wodna Góra, tam się modlili, tam z przerażeniem słuchali dźwięku spadającej wody. Te modlitwy odbywały się w kościołach, organizowano procesje, litanie. Mamy taką wzmiankę, że mieszkańcy Wieliczki, straciwszy już wszelką ufność w rozum, naukę i pomoc ludzką, w tak smutnej chwili uderzyli o ratunek do Boga. Z uroczystą procesją całe zebranie z kościoła parafialnego udało się do kościółka świętego Sebastiana, o pół ćwierć mili odległego od miasta, z modlitwą o odwrócenie nieszczęścia. Rzeczywiście, kiedy ten wyciek ustał, no wydawało się, że jest na stałe, potem się okazało, że jednak się odnowił. W 1872 roku górnicy wdzięczni za uratowanie kopalni postanowili zbudować kaplicę Świętego Krzyża na drugim poziomie. Ona stoi tam rzeczywiście do dzisiaj i jest to wotum za uratowanie kopalni przed zgubnym skutkiem wypływu słodkiej wody.